Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Został zaprezentowany przez panią poseł wnioskodawcę projekt poselski złożony w grudniu ubiegłego roku przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, proponujący zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie projekt ten jest projektem, który powiela projekt, który był złożony rok temu, również w Sejmie w styczniu roku 2011. Tak, są Państwo konsekwentni i są Państwo konsekwentni w sposób bardzo dokładny, to tak określę. I dziś pani poseł Sadurska podkreślała, że jesteście Państwo również gotowi dokonywać zmian w tym projekcie. Ja chciałbym podkreślić, że rok temu w marcu odbyło się pierwsze czytanie tamtego projektu i tamten projekt został ostatecznie odrzucony. I wszystkie uwagi, które były dziś między innymi zgłaszane i dotyczące słabości tamtego projektu, dokładnie co do joty, konsekwentnie, jak Państwo podkreślają, zostały powtórzone w tym projekcie. On się faktycznie w żadnym szczególe nie zmienia poza datą wejścia w życie. Faktycznie jest to projekt konsekwentny, projekt wprowadzający te błędne rozwiązania, o których mówiła pani poseł Bańkowska, która podkreślała również, że projekt z 2005 roku SLD był projektem lepszym. Ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. Projekt SLD był projektem lepszym, ponieważ dotykał kwestii rzeczywiście pomocy społecznej z zakresu wsparcia najuboższych rodzin i on ma w stosunku do dzisiejszych rozwiązań tylko jedną słabość, ten z 2005 roku. Wtedy nie było waloryzacji. Tak. I my musimy również pamiętać, że wtedy nie było waloryzacji i dlatego tamten projekt był proponowany, jak również ten projekt, który dziś został zaproponowany, jest de facto powieleniem projektu z 2007 roku, który też rząd ówczesny przedłożył i też wynikał z tego faktu, że również w 2007 roku nie było waloryzacji. I o tym musimy pamiętać bardzo wyraźnie. Otóż te projekty były, ta forma pomocy, a więc jednorazowe dodatki pieniężne, były oferowane emerytom i rencistom w sytuacji nieprzeprowadzanej w danym roku waloryzacji. W tym roku waloryzacja jest przeprowadzana i jest to waloryzacja o charakterze kwotowym, a więc to jest waloryzacja, która dokonuje zmiany w dotychczasowym systemie waloryzacji i jest to waloryzacja wyjątkowa, tylko zaproponowana w roku 2012. Co więcej, jest to waloryzacja, którą będzie oceniał również Trybunał Konstytucyjny i my zdajemy sobie z tego sprawę. Ale ta forma waloryzacji została właśnie zaproponowana z tego powodu, że rozumiemy, że najubożsi emeryci muszą otrzymać odpowiednie wsparcie. W związku z tym zaproponowaliśmy taką formułę. Dziś padają pytania, skąd sfinansować, z jakich środków sfinansować propozycje jednorazowych dodatków, które zostały zgłoszone przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Bo rzeczywiście, jeżeli te jednorazowe dodatki mają mieć charakter nie wynikający z pomocy społecznej, a mają mieć charakter wynikający z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a więc mają być finansowane z funduszu emerytalnego czy z funduszu rentowego wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no to musimy powiedzieć, odpowiedzieć na to w ten sposób, że ten dodatkowy tytuł nie jest poparty dodatkową składką. Skoro nie jest poparty dodatkową składką, no to jest nierealny.
On jest nierealny w sposób bardzo prosty w tym roku, ponieważ i w tym, i zresztą w kolejnych latach, ponieważ Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie generuje dodatkowych środków. On nie generuje nadwyżek i tych 3,5 miliarda złotych, które państwo chcą przeznaczyć na wypłatę tych dodatków, po prostu nie ma. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w tym roku dostanie wsparcie w postaci dotacji wynoszące 40 miliardów złotych, jak również wsparcie z Funduszu Rezerwy Demograficznej sięgające prawie kwoty 3 miliardów złotych. W związku z tym pytaniem zasadniczym jest to, czy faktycznie w takiej sytuacji mamy to wsparcie dodatkowe jeszcze przeprowadzić kosztem naruszenia o kolejne 3,5 miliarda złotych rezerwy demograficznej, czy też zaciągnięcia kredytów w bankach komercyjnych. Ustawa budżetowa bowiem nie przewiduje wyższej dotacji budżetowej niż tej, która została zapisana. W związku z tym to są realnie jedyne te dwa źródła do sfinansowania takiego wydatku. Nie rozumiemy również, pomijając już kwestie te, o których mówiła pani poseł Bańkowska, a więc nie badania sytuacji dochodowej w rodzinie, całkowicie nie rozumiemy w ogóle postulatu dawania jednorazowego dodatku w sytuacji, gdy emeryt osiąga emeryturę, otrzymuje emeryturę miesięcznie w wysokości 3, 4 czy 5 tysięcy złotych. Nie rozumiemy tego. Po prostu nie rozumiemy, dlaczego również ten emeryt ma uzyskać dodatek jednorazowy w wysokości 250 zł. Padały pytania, jeżeli już tak odchodzę od tego projektu, bo rozumiem, że stanowisko rządu jest w pełni czytelne i jasne. Stanowisko rządu jest negatywne, ponieważ nie ma ani nadwyżek w FUS-ie, ani nie ma nadwyżek w budżecie państwa, ani ten projekt nie jest dobry, ponieważ narusza zasady ubezpieczeniowe. Ale padały inne pytania, pytania dotyczące przede wszystkim progów dochodowych, zarówno w świadczeniach rodzinnych, jak i w pomocy społecznej. I chcę podkreślić, mamy taką głęboką nadzieję, to jest nasze głębokie przekonanie, że w roku 2012 Ministerstwo Pracy chce przeprowadzić weryfikację tych progów, zarówno w pomocy społecznej, jak również w świadczeniach rodzinnych. I ta weryfikacja jest konieczna, bo faktycznie w przypadku świadczeń rodzinnych od 2004 roku te progi nie są podnoszone, a w przypadku pomocy społecznej od roku 2006, przy czym w przypadku pomocy społecznej próg ten znajduje się poniżej minimum egzystencji. I w związku z tym rzeczą konieczną i pierwszoplanową jest podniesienie progów w pomocy społecznej co najmniej powyżej progu określonego w przypadku minimum egzystencji. On musi po prostu być wyższy. Dziś, jeżeli rozmawiamy o lutym, tak chcemy dokonać, chcemy tego, również w ten sposób, że przesuniemy część środków z tych środków, które mamy w świadczeniach rodzinnych, pewnie na pomoc społeczną, właśnie po to, żeby tam dokonać tego podniesienia progu. Jesteśmy w takiej, a nie w innej sytuacji budżetowej i musimy się z tym liczyć. W świadczeniach rodzinnych mamy zwiększone środki w stosunku do roku ubiegłego o 730 milionów. W związku z tym, jeżeli kolejne projekty, z którymi tu rząd przyjdzie i będzie je prezentował, a więc po pierwsze ograniczenie rozrostu niczym nie pohamowanego rozrostu wydatków na świadczenia pielęgnacyjne. Jeżeli to ograniczymy i to wyhamujemy, to będziemy mieli środki na możliwość podniesienia progów. Jeżeli rzeczywiście będziemy dodawać świadczenia pielęgnacyjne wszystkim niezależnie, bo w tej chwili jest jedna wielka dodatkowa pogoń za osobą w rodzinie, która jest niepełnosprawna i która ma kogoś w rodzinie, kto mógłby się nią opiekować. To jest rzeczywiście ta realna rzeczywistość. Zgadzam się. Zdjęcie kryterium dochodowego było słuszne,
ale wraz z nałożonym na to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał również inne kategorie osób uprawnionych, a nie tylko kategorie osób opiekujących się własnym dzieckiem, spowodował rzeczywisty rozrost tych wydatków. W związku z tym będziemy proponować taką nowelizację i w związku z tym będziemy chcieli również podnieść zarówno progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, jak również w pomocy społecznej. Dziękuję.